Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl, a dzisiaj robimy do kompletu szalika, który był w poprzednim filmiku, robimy czapeczkę. Więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej, a więc potrzebujemy szydełko 6 mm i do tego włóczka. Ja ogólnie zrobiłam czapkę z jednego motka tej włóczki, to jest Merino Gold 200 od Madame Tricot Paris, czyli MTP. I ja użyłam jeden motek, ale tak naprawdę zobaczycie, że użyłam go na styk. Więc jeżeli będziecie robić ciut większą czapkę, czy ona będzie szersza, czy ona będzie dłuższa, dłuższa, to lepiej ten drugi motek mieć gdzieś w pogotowiu. Co jeszcze? Oczywiście ostre nożyczki, znaczniki, oczywiście pokażę, do czego dzisiaj te znaczniki się przydadzą. Bez znaczników też się da, ale one będą fajne, pomocnicze. Co jeszcze? Miareczka. Miareczka, będziemy mierzyć, będę Wam pokazywać, jaka jest duża ta moja czapka, no ostrości. I ważna rzecz, ja mam swoją ulubioną czapkę, którą miałam wcześniej, po to, żeby ją zmierzyć, jaka ona jest duża i dzięki temu zrobić na jej wzór tą czapkę, którą tutaj będziemy tworzyć. Tak u mnie jest monokolorystycznie, bo po prostu lubię ten kolor. To co, zacznijmy tę czapkę. Ok, od czego zaczynamy? Od zmierzenia czapki, którą nosimy na co dzień, po to, żeby po prostu no, zrobić ją jakby na wzór, żeby wiedzieć, tutaj ona też moja jest odginana, więc wiem, że muszę sobie ją zmierzyć i sprawdzić, jaka ona jest duża. Ja sobie nawet tą czapkę, którą tutaj będę robiła ciut więcej, bo chcę ją troszkę bardziej wywinąć, więc u mnie pewnie będzie miała około 28-27 cm i oczywiście zaraz pokażę Wam, ile u mnie to wychodzi oczek. Więc bierzemy szydełeczko oraz włóczkę. Ok, czapka wbrew temu, że będzie okrągła, to tak naprawdę będziemy ją robić na płasko, więc jest super prosta i myślę, że każdy sobie bez problemu powinien z nią poradzić. Oczywiście zaczynamy od oczka łańcuszka i robimy 41 oczek. Zobaczymy, ile to wyjdzie, więc tworzę 41 oczek łańcuszka. Troszkę przyspieszę. Ok, 41 oczek łańcuszka i teraz przykładam sobie do tej czapki. I patrzę, zobaczcie, mówiłam, że będzie większa, o, nawet jeszcze większa. Mi zależy na tym, żeby to wywinięcie na czole, na głowie normalnie, było po prostu dość szerokie, więc wiem, że tutaj było zaledwie parę centymetrów na wywinięcie, a w tej mojej czapce będzie tych centymetrów po prostu dużo więcej. Tutaj było zaledwie 6 centymetrów i ja wiem, że teraz licząc sobie od tego, tutaj cała czapka ma 21 cm, więc wiem, że jak sobie tutaj policzę do tych 21, czyli dotąd, to tyle, aż będę miała na odwinięcie. Hop, właśnie o to mi chodziło, żeby to odwinięcie było szerokie. Ile wyniósł mój łańcuszek? Mój łańcuszek wyniósł dokładnie, uwaga, uwaga, chwila prawdy, hop, 32 centymetry, 32 centymetry, trochę jak losowanie tutaj. Uf, wygrywa numerek 32. Ok, no i teraz ja już zostawiam, bo ja chcę mieć tą czapkę dość głęboką i zaczynam przerabianie. I zaraz Wam oczywiście pokażę, po co będą przydatne te nasze znaczniki. Jak przerabiamy? Oczywiście omijamy ostatnie oczko, czyli jakby pierwsze, licząc od strony szydełka i całą czapkę przerabiamy oczkami, które nazywamy półsłupkiem narzucanym. Czyli zanim zrobimy półsłupek, to wiadomo, tylko się wbijamy, ale półsłupek narzucany to jest taki półsłupek, który jest pomiędzy słupkiem a półsłupkiem. Dlaczego? No po pierwsze, robimy narzut tak jak przy słupku. Wbijamy się, hop, znowu robimy narzut, wyciągamy, mamy trzy nitki. I to jest moment, kiedy półsłupek nawijany jest już inny niż słupek, czyli teraz robimy narzut
i przeciągamy przez wszystkie trzy oczka. Więc jeszcze raz. Narzut, wbijam, narzut, wyciągam i narzut przez trzy. I teraz co jest ważne, ja tu się cofnę o ten jeden. Po zrobieniu tego pierwszego nakładam sobie znacznik na to oczko, czyli ja Wam pokażę jeszcze raz, jak je tworzę. Hop, mam tutaj to, żeby wszystko tu było jasne. Robię narzut, wbijam się w drugie oczko od strony szydełka, hop, znowu jest narzut, wyciągam narzut przez wszystkie trzy i to, przez co przeszłam tu na samym końcu, to jest oczko, na które zakładam właśnie znacznik, bo później jak będziemy wracać sobie, to ono potrafi się zgubić, jakby potrafi się stać takie lekko niewidoczne, no co to ładnie, żeby było to widać, o widzicie, hop, przebijam się i ono sobie tu wisi. To będzie ostatnie oczko, jak już będziemy się jakby wracać tu i po prostu ono potrafi zniknąć, a jak zniknie, no to jak zniknę tak parę razy, to za parę rzędów, no nasza czapka po prostu stanie się płytsza, nierówna. Więc teraz przerabiamy wszystkie oczka aż do końca półsłupkami narzucanymi. Co ja dzisiaj tak wysoko te ręce biorę? Półsłupkami narzucanymi. Powinno być ich tutaj 40, bo tyle, no tyle mamy oczek. Dlaczego 40, a nie 41? No bo ten jeden tutaj ominęliśmy, to jedno oczko. Dlatego z 41, które były na łańcuszku, robi nam się zaledwie 40 półsłupków nawijanych, półsłupków narzucanych też mogą się tak nazywać, więc przerabiamy i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. I zaraz pokażę, jak będą rosły kolejne rzędy, a później już sobie poradzicie, nie? No dobra, dochodzimy do ostatniego oczka w rzędzie. Normalnie robimy narzut, wbicie, narzut wyciągamy i przez trzy. I teraz robimy oczko łańcuszka i odwracamy robótkę, tak jakbyśmy przekładali sobie kartkę w książce. Dlaczego? Bo dzięki temu nitka robocza zostaje nam z tyłu za robótką, a jakbyśmy zrobili to tak, to ona nam się tutaj wciska z przodu, a to nie o to nam chodzi. Więc jeszcze raz biorę tak, przekładam i teraz co jest ważne? O. Teraz zaczynam nowy rząd, ale każdy kolejny rząd teraz będziemy robić tylko na tylnej nitce. Co to znaczy? To znaczy, że normalnie robimy półsłupek nawijany, czyli narzut i wbijamy, ale nie wbijamy go w całe oczko, czyli pod dwie nitki, a wbijamy go tylko w tą nitkę, która jest dalej od nas, czyli tą tylną. Hop, hop i oczywiście nakładamy sobie znacznik tutaj na pierwsze oczko. Dzięki temu nie będziemy mieli problemu, jak dojdziemy do ostatniego oczka, bo będziemy wiedzieli, że oczko ze znacznikiem jest naszym ostatnim oczkiem do przerobienia i nie możemy go ominąć, bo tak jak mówiłam, po prostu czapka stanie się dużo płytsza. Ok, więc przerabiamy. I teraz ile rzędów tak przerabiamy? No dużo. Dużo. Sprawdzamy sobie co jakiś czas oczywiście, ze wzorem naszej czapki najlepiej. I co jest ważne, nie robimy aż tak szerokiej jak ta czapka. Dlaczego? Ponieważ czapka, którą nosimy na co dzień, na pewno jest trochę rozciągnięta, więc jakby no chcemy, żeby ta nowa była jednak ładna, ścisła. Oczywiście, żeby nie cisnęła nam głowy, ale żeby była jakby no nie aż taka szeroka, bo jak zrobimy taką szeroką, to ona na pewno później się stanie jeszcze szersza, pamiętając, że oczka, które tworzymy, będą pracowały na naszej głowie, jak będziemy ją nosić. Więc ja oczywiście będę co jakiś czas sobie sprawdzać i zaraz już przeskoczę, powiem Wam, ile rzędów zrobiłam, ale już teraz Wam powiem, ile rzędów zrobiłam. Zrobiłam 44 rzędy i teraz właśnie robię ten magiczny przeskok, żeby Wam od razu pokazać, jaka szeroka jest ta czapka. Ok, tak jak mówiłam, 44 rzędy i teraz zobaczcie, jak ja sobie tutaj ją złożę na pół, równiuteńko, czyli nie to, co zaczęłam, tylko do tego, hop, i sobie ją tu przyłożę, to one są prawie takie same. Mówię prawie, bo jak sobie dokładnie popatrzymy, to tu jest równo z brzegiem, a tutaj jednak został taki centymetr.
Sprawdzałam, jest ok. I teraz ile centymetrów ma? Oczywiście też pokażę. Hopka. Po 44 rzędach czapka, którą skończyłam, czyli to, ma tutaj w całości 46 cm. Czyli po złożeniu powinna mieć ile? 23 według mojej matematyki. I sprawdzamy. Tu, hop, 23 cm, a czapka oryginalna, że tak się wyrażę, ma tych centymetrów 25, więc 2 cm mniej. Dotąd jest ta czapka z sieciówki, a tu dotąd jest zrobiona robótka. I tak właśnie jest najlepiej. Oczywiście można też sobie zmierzyć głowę jakby centymetrem, ale myślę, że zmierzenie czapki jest lepsze, bo wiemy, czy ona się bardzo rozciąga, czy nie. Oczywiście przyłożyć sobie to do głowy. Zobaczcie, mówiłam, że cały motek. Z motka zostało mi tyle, czyli starczy akurat na złączenie brzegów, czy na cały jeden rząd by starczyło jeszcze? Nie jestem tego pewna, ale na połączenie na pewno mi starczy, na zamknięcie jej, więc jakby na styczek jeden moteczek. Może być, nie? Okej, pamiętacie? Zobaczcie, mam tutaj te znaczniki, czyli tutaj skończyłam. Zaczęłam sobie nowy rząd, ale wiem, że już go nie wykorzystam, bo jest okej. Jest tak jak przymierzyłam, jest dobrze, jest taka jak trzeba, pamiętając, że ta czapka będzie pracowała i na pewno się troszkę rozciągnie, jeszcze po zmoczeniu tym bardziej. I teraz jak łączymy nasze brzegi? Jak sobie tutaj popatrzymy, to teraz byłby, hop, rząd taki, żebyśmy łączyli te oczka. Czyli patrzymy, które oczka aktualnie schowałyby nam się przy łączeniu i w taki sam sposób łączymy sobie brzegi, czyli ja sobie to zrobię tak i patrząc, patrząc tutaj na brzegowe oczka i te, łączę je sobie w zależności jak chcemy. Możemy je połączyć oczkami ścisłymi, ale możemy je także połączyć zwykłymi półsłupkami. Tylko ważne, łapiemy tylko za to oczko, które by nam się schowało właśnie teraz też pod półsłupkiem nawijanym. Więc hop, łączę wszystkie i zaraz Wam pokażę, jak połączyć tutaj tą górę, żeby nam się to ładnie wszystko ułożyło. Więc tak, normalnie zabijam oczko łańcuszka na końcu, wbijam się tu i wbijam się w pierwsze oczko na brzegu, tak? Dobrze jest sobie policzyć te oczka, aby wiedzieć, które to jest na pewno pierwsze, żeby później nie wyszło coś dziwnego i krzywego. Więc liczymy sobie od końca, czyli odkąd mamy tutaj, zobaczcie, przerobione mieliśmy oczko, więc wiem, że to było pierwsze, więc jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8, 40. Więc wiem, że to jest moje pierwsze oczko. To, nie to brzegowe, tylko to. Więc hop, bierzemy i wbijamy. Oczywiście możemy wbić tak, czyli jakby podwójne, ale możemy też w pojedyncze. To wszystko zależy już od nas. I przerabiamy, łącząc je półsłupkiem albo oczkiem ścisłym. Zobaczcie, to jest oczko ścisłe, więc mogę tak sobie to połączyć, pamiętając, że to łączenie będzie w środku naszej czapki, więc nie będzie go widać, nie? Hop, i znowu biorę i mogę przeciągnąć, ale można też półsłupkami, czyli wbijam, wbijam, narzut wyciągam i narzut wyciągam, ale przy półsłupkach powstanie taka mała blizna. Więc ja bym sobie darowała i normalnie przerabiam tutaj wszystko, łącząc półsłupeczkami. Spotykamy się na końcu tego łączenia i zaraz Wam pokażę, jak połączyć górę czapki. Ok, oczywiście ostatnie oczko, tam gdzie mamy znacznik, też łączymy, czyli hop, wbijam i tu wbijam się pod to i tak samo łączę. O, trochę za luźne oczko zrobiłam, ale to można ściągnąć. I teraz robię sobie oczko
oczko łańcuszka, mogę od razu też sobie wciągnąć tą nitkę, która tutaj była od końca. Hop, tą można wyciągnąć. I są teraz, ściskamy oczywiście, są teraz dwa sposoby. Znacznik można już wyjąć, no już nam się nie przyda. I teraz tak, albo po prostu bierzemy i możemy też sobie to igłą zrobić i przewlekamy przez te wszystkie kolejne oczka, tutaj raz tu, zobaczcie, hop, 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 przewlekamy i ściągamy i wtedy ona będzie wyglądała mniej więcej tak, ale można też to ściągnięcie zrobić na lewej stronie po to, żeby gdyby się źle ułożyło, to po przewróceniu, no ja tu tak akurat teraz trzymam ręką, ale po przewróceniu po prostu to ściągnięcie będzie wyglądało 1000 razy lepiej. Jest też druga opcja i ja właśnie chcę ją zrobić. Zobaczymy, czy mi z tego starczy. Druga opcja to jest połączenie każdych dwóch kolejnych oczek i dopiero ściągnięcie po zrobieniu tego połączenia. Czyli, co to znaczy? Czyli robimy sobie, zamiast przewlekać, tak jak pokazywałam wcześniej, po prostu na tych brzegowych wszystkich oczkach robimy sobie połączenie, czyli łączymy każde dwa jakby w jeden półsłupek. Hop. I teraz znowu. Hop. Wyjmuję. Hop. Wyjmuję. No, no. Wyjmuję. I tu wyjmuję. Tu mi się coś poplątało. I łączę. I znowu. I tak wszystkie kolejne ja tutaj sobie połączę. I dopiero po zrobieniu tych oczek, tych półsłupków, dopiero wtedy zastosuję właśnie ten efekt ściągnięcia. Dzięki temu ten brzeg tutaj naszej czapki będzie mniej pofałdowany, w sensie ta końcówka przy głowie, tam to się ładniej ułoży. Dlaczego? Bo będzie mniej oczek do ściągnięcia, czyli nie będzie, tak jak tutaj mamy 44 rzędy, tylko będzie ich o połowę mniej. Czyli raptem 22, a ona już od razu, zobaczcie, ona już od razu zaczyna nam się inaczej układać. Już schodzi, ponieważ łączę każde kolejne dwa oczka, każde kolejne dwa jakby te brzegowe tutaj półsłupki nawijane. I no, i oczywiście mi się plącze, no ale dobra. Chodzi o to, że tak przerabiamy, już mam odruch narzutu, bo jednak tyle rzędów było, więc przerabiamy sobie tak. I zaraz pokażę, jak ściągnąć i zamknąć już tą czapkę, no i móc ją już nosić, nie? Ja już przyznaję, że już od dawna chciałam, ale mówię nie, nagram dla Was filmik i wtedy dopiero będę miała komplecik z szalikiem, tak, bo drugi filmik to szalik, możecie sobie zajrzeć na kanał, więc to jest taki komplet czapka plus szalik. Okej, ja tu przerabiam i zaraz do Was wracam, pokażę Wam już później, jak zakończyć tutaj ten brzeg tej czapki. Ok, wszystkie oczka tutaj przerobione i oczywiście jak doszliśmy do samego końca, robimy oczko tutaj ścisłe, hop, i możemy odciąć naszą włóczkę, ale ja mam jej na tyle, że od razu sobie ją po prostu tutaj przeciągnę. No dobra, i teraz bierzemy igłę. Oczywiście można też to zrobić szydełkiem, ale igłą jest troszkę szybciej. Jak to robimy? Tak samo jakbyśmy zamykali na przykład maskotkę, więc robimy od spodu na zewnątrz i w każde oczko przekładamy w taki sam sposób. Czyli tutaj u mnie jest chyba ich 22, więc hop, przekładamy, widzicie to? No ostrości, o. Przekładam przez każde, mogłam nawet sobie już krótszą troszkę zrobić. Przekładam przez każde oczko, które powstało dzięki półsłupkom, właśnie od wewnątrz na zewnątrz, a później na końcu po prostu to ściągnę. Więc ja tutaj to robię, troszkę przyspieszę. Ok, doszliśmy do końca, po prostu bierzemy i ściągamy, zobaczcie, wszystkie oczka razem
i ona tu się dużo, dużo ładniej układa właśnie dzięki temu, że zrobiliśmy te półsłupeczki, a gdybyśmy tego nie zrobili, to ona by się ułożyła po prostu troszkę gorzej. I tak naprawdę możemy tutaj przeszyć to ładnie, możemy to ściągnąć jeszcze mocniej i zrobić tak, żeby tutaj praktycznie tej przestrzeni w ogóle nie zostało. O, zobaczcie, już praktycznie ścisnęłam tak mocno, że nie widać. Tu można to jeszcze przeszyć. Można oczywiście też związać z tą nitką, która tu wcześniej była od tego naszego łańcuszka. Zobaczcie, ta nitka jest tutaj i jak sobie przełożymy obydwie nitki na lewą stronę, to po prostu można je związać i dzięki temu też żadna z tych nitek już nam nie ucieknie i tak naprawdę czapka będzie już skończona. Ja tutaj szybko jeszcze to zrobię. O, biorę też tą nitkę. Mogę ją przełożyć albo szydełkiem, albo właśnie igłą. Zobaczcie, jest. Hop. Przełożona. Z drugiej strony biorę. Wszystko związuję. O, supełki, supełki. 1500 supełków. I oczywiście odcinam. I czapka skończona. Odwijam ją sobie tak daleko jak chcę i powinna nam służyć bardzo, bardzo długo. Więc co? Mam nadzieję, że było szybko, prosto i przyjemnie. Oczywiście w razie pytań, komentarze do Waszej dyspozycji oraz tutaj Instagram i Facebook. Możecie mnie także znaleźć na TikToku, więc to tak, jestem tam też oczywiście. Co jeszcze? Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał oraz naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco, bo tutaj co tydzień pojawia się nowy tutorial, nie tylko na ubrania, głównie raczej na maskotki, ale pojawiają się także różne poradniki, więc dzwoneczek tutaj pomaga być na bieżąco. Dzięki jeszcze raz, mam nadzieję do następnego i dziergajcie!